Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość jest szczególna jeszcze z innego powodu. Mamy bowiem zaszczyt nadać tytuł doktora honoris causa bliskiemu współpracownikowi Sługi Bożego Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI, oddanemu przyjacielowi Polski, postaci, która wywarła ogromny wpływ na rozwój dialogu Kościoła ze współczesną kulturą i dialogu między nauką a wiarą. Witamy wśród nas przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady do spraw dialogu między religiami, Jego Eminencję Paula kardynała Poparla. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 marca 2007 roku. Senat Akademicki z inicjatywy Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 2 marca 2007 roku i Rady Wydziału Filozofii z dnia 15 marca 2007 roku nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jego Eminencji księdzu kardynałowi Paulowi Popardowi. Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności księdza kardynała, który włożył ogromny wkład w inspirowanie dialogu Kościoła ze środowiskami akademickimi. W swoich badaniach ksiądz kardynał otwiera pole dla interdyscyplinarnej współpracy we współczesnym świecie, a chrześcijańskim przesłaniem dociera do wielu środowisk, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju pełnego spektrum współczesnych badań naukowych. Drodzy Państwo, 7 lat temu w tej auli podczas inauguracji Kongresu Kultury Chrześcijańskiej padły słowa, których autorem był nasz dzisiejszy laureat. Mówiły one: religijna wizja świata odnajdzie całą swą sugestywność przez siłę świadectwa, a także dzięki jakości świadków zakorzenionych w Duchu Bożym, który jest duchem intelektu i siły, mądrości i miłości. I tę wizję ducha intelektu i siły, mądrości i miłości kardynał Pupa konsekwentnie ukazuje w swojej refleksji i w swojej praktyce. Urodził się w 1930 roku w diecezji Angers. Święcenie kapłańskie przyjął 24 lata później, a potem w szczególny sposób był związany ze środowiskiem akademickim, zarówno robiąc 2 doktoraty, jak i prowadząc duszpasterstwo uniwersyteckie. W 41 roku życia został mianowany rektorem w Instytut Katolik w Paryżu. W kwietniu 79 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Paryżu. 6 lat później został podniesiony do godności kardynalskiej. Natomiast w kwietniu 1988 roku podjął przewodnictwo Papieskiej Rady Kultury obchodzącej w tym roku jubileusz 25-lecia swego istnienia. Po zespoleniu działań tejże Rady z Papieską Radą do spraw dialogu między religiami od 11 marca ubiegłego roku przewodniczy pracom obydwu zespolonych rad. W okresie wielkiego rozmycia podstawowych wartości, kiedy jedni ostrzegają przed etyczną Hiroshimą, a drudzy zauważają z bólem, że dumna deklaracja niczego ogłaszająca śmierć Boga niesie dzisiaj śmierć człowieka, koniec historii, zagubienie sensu, Papieska Rada Kultury przeciwdziała podobnym
pesymistycznym, kasandrycznym wizjom, ukazując tę perspektywę sensu, piękna i prawdy, która stanowi istotę Ewangelii Błogosławieństw. Summis auspiciis apostolice sedis, nec non serenissime rei publice polonorum, nos Stanislaus Wilk, teologie doctor habilitatus, teologie studiorum professor in Catholica Universitate Lublinensi, professor ordinarius, eiusdemque hoc tempore rector magnificus. Josephus Życiński, archiepiscopus metropolita Lublinensis, philosophiae doctor habilitatus, in Catholica Universitate Lublinensi, professor ordinarius, eiusdemque magnus cancellarius, promotor rite constitutus. Georgius Pałucki, teologie doctor habilitatus in Catholica Universitate Lublinensi, professor extraordinarius ac facultatis sacre teologie hoc tempore decanus. Stanislaus Kiczuk, filozofie doctor habilitatus humaniorum artium professor in Catholica Universitate Lublinensi, professor ordinarius ac facultatis filozofie hoc tempore decanus. Stanislaus Ziemba, humaniorum artium doctor habilitatus, biologie studiorum professor in Catholica Universitate Lublinensi, professor ordinarius ac facultatis mathematice et doctrine de rerum natura hoc tempore decanus. In eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum, Paulum, Sacra Romana Ecclesiae, Cardinalem Pupart, Presidem Pontifici Consilii de Cultura et Pontifici Consilii pro Dialogo Inter Religiones, qui ad dialogum cum Academia Ecclesiam multo cum sudore incitavit et movit, libris quidem suis in diversis disciplinis aut parvum profectum una efficiendi hodiernis pervestigatoribus dedit facultatem simulque evangelium isdem predicare non cessavit. E sententis utriusque facultatis teologiae et philosophiae a senato academico comprobatis etiam atque etiam hortante mathematice et doctrine de rerum natura facultate, doctoris sacre teologiae ac subtilis philosophiae honoris causa, nomen et dignitate, jura et privilegia contulimus, in eiusque rei fidem, hoc diploma sigillo maiore Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II, sacritissimo cor di Jesu dicate sanciendum curavimus. Lublini, die quarta mensis iuni, anno domini bis millesimo septimo. Stanislaus Wilk, rector magnificus, Josephus Życiński, magnus cancellarius ac promotor, Georgius Pałucki, decanus, Stanislaus Kiczuk, decanus, Stanislaus Ziemba, decanus.
Eccellenze reverendissime, magnifico rettore, autorità. Ekscelencje, czcigodni księża biskupi, magnificencjo, księże rektorze, przedstawiciele władz akademickich, dostojni profesorowie, drodzy studenci, przyjaciele, mili goście. Akt akademicki, który celebrujemy w tym wspaniałym kontekście uniwersyteckim święta patronalnego, jest dla mnie wielkim zaszczytem i szczególnym wzruszeniem. Otrzymać doktorat honoris causa tego prestiżowego uniwersytetu i móc przynależeć do jego wspólnoty naukowej jest dla mnie prawdziwym przywilejem i głęboką satysfakcją. Trovarmi accolto in un collegio di celebri dottori, di cui due a me particolarmente cari, come Giovanni Paolo II e il suo successore. Znaleźć się przyjętym do grona sławnych doktorów, pośród których dwóch pozostaje dla mnie szczególnie drogimi, Jan Paweł II i jego następca Benedykt XVI, jednocześnie niezmiernie mnie zaszczyca, porusza i cieszy. Jestem szczęśliwy, iż to wydarzenie pozwoliło mi ponownie odwiedzić ten uniwersytet, którego bibliotece wiele lat temu miałem przyjemność spędzić całe popołudnie na dyskusji z młodym kardynałem, arcybiskupem Krakowa, Karolem Wojtyłą. Ero allora giovane rettore dell'Institut catholique de Paris e il tema della nostra appassionata conversazione era già fede e cultura. Byłem wówczas młodym rektorem Instytutu Katolickiego w Paryżu, a tematem naszej pasjonującej dyskusji była właśnie wiara i kultura. Eminencjo, bardzo serdecznie dziękujemy za słowa, które zostały do nas skierowane. Nie wiedzieliśmy o tym, że była taka chwila długiej rozmowy eminencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II jako profesorem KUL-u tu w bibliotece. Na pamiątkę, dla przypomnienia tamtej rozmowy i pobytu u nas, tej dzisiejszej godności, pragniemy ofiarować miniaturkę pomnika Jana Pawła II z naszego dziedzińca. I humanitatem Christianam sapiens curat. Vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membra quodiver, vivat membra feliver, semper sinit in flor.